wzmacniacz Onkyo A22 z haczącym kanałem. Próbował go naprawiać, bo cała obudowa jest luźna. Te niedokończone śruby są. Panel przedni także jest swobodny. Zobaczymy. Uszkodzone gniazda głośnikowe. No, ładnie wygląda. Trzeba naprawić te drobiazgi. Onkyo. Onkyo. Onkyo Corporation to japoński producent elektroniki użytkowej specjalizujący się w wysokiej jakości sprzęcie kina domowego i sprzęcie audio, w tym w amplitunerach AV, głośnikach Surround, urządzeniach przenośnych. Słowo Onkyo tłumaczy się jako harmonia dźwięku. Firma rozpoczęła działalność pod nazwą Osaka Denki Onkyo KK w 1946. Firma nie związana jest z Nippon Denki Onkyo, która przemianowała się na Denon. Udziały w firmie Onkyo posiada Pioneer Corporation. Ja sam posiadam kilka urządzeń marki Onkyo. Amplituner kina domowego, DVD amplituner, amplituner stereo, który teraz używa moja siostra. Znalazłem aukcję z ciekawym modelem A22, który według opisu właściciela jest sprawny, ale ma pewien problem. Postanowiłem nakręcić film o tym, jak można przeinwestować, kierując się tylko opisem aukcji. Doskonale wiem, co dolega temu wzmacniaczowi, jeszcze zanim do mnie nie dotarł. Sugerują to połamane złącza do głośników, ale nie uprzedzajmy faktów. Wzmacniacz Onkyo A22, zanim go nie kupiłem, sprawdziłem opis aukcji. Stan wizualny jak na zdjęciach, stan techniczny, prawy kanał lekko charczy, ułamane trzy zaciski do podłączenia głośników, poza tym lewy kanał działa prawidłowo. Wszystkie funkcje, potencjometry i przełączniki działają prawidłowo. Z uwagi na zepsuty kanał sprzedaję jako uszkodzony do naprawy. No okej, wzmacniacz sprawny, ale na wszelki wypadek sprawdzę sobie, jak on jest zbudowany. Pobrałem w tym celu serwisówkę. Parametry techniczne nie interesują mnie w tej chwili. Ważny dla mnie jest blok diagram, po którym wnioskuję, że wzmacniacz jest bardzo prosty w budowie i sprawdzam schemat. Okazuje się, że jedynym elementem aktywnym przetwarzającym sygnał jest wzmacniacz scalony oraz preamp do gramofonu. Zwróćcie uwagę na przebieg sygnału. Z wejść kieruje się on na pasywny filtr barwy dźwięku, potencjometr głośności i wchodzi na wejście wzmacniacza mocy. Jedyne tranzystory służą do załączenia przekaźnika od zabezpieczenia głośników albo do opóźnionego załączania. Jeszcze nie analizowałem dokładnie. Myślę, że opis aukcji sugeruje jednak uszkodzenie końcówki mocy. Nie ma tu aktywnego przedwzmacniacza sygnału liniowego, więc tam nie może powstawać charczenie. Sprawdźmy sobie, czy końcówka jest dostępna w handlu. Znalazłem taki układ na Allegro i o ile jest oryginalny, będzie czym zastąpić uszkodzony. Oczywiście ten układ może występować w kilku wersjach i jego waga może się nieco różnić. Końcówka mocy jest quasi-komplementarna, czyli tak jak w większości naszych wzmacniaczy, np. w Radmorze 5102. Katalog mówi o tym urządzeniu, że ma moc 2x 50W na 4 ohmach i można do niego podłączyć dwa magnetofony, tuner i gramofon. Ale ma ciekawostkę na przednim panelu. Gniazdko do podłączenia organów elektronicznych. To taki prekursor gniazdek na płycie czołowej do podłączenia urządzeń przenośnych jak iPod, czy tam, nie wiem, minidisk przenośny. Gniazdko portable widziałem w wielu sprzętach z przełomu wieków, ale teraz zastąpiono je złączem Bluetooth. Dobra. To jest końcówka mocy. Bezpieczniki są sprawne. A, nie wystraszył. B. Dobrze. 7 mV jedna końcówka. A druga nie ma nic.
7 mV. Tamta może być uszkodzony zacisk po prostu. Zobaczmy tutaj. Naprawić potencjometr balansu, bo bardzo ciężko chodzi razem z tym, z potencjometrem głównym. Tutaj widać jakiś klej. Dobra, można się zająć naprawą tego urządzenia. Wyłączmy sobie. Przekaźnik puścił, czyli przekaźnik jest sprawny, ale trzeba sprawdzić jego styki. Te kondensatory będzie trzeba sprawdzić. Ten wzmacniacz jest na tyle ciekawy, że nie ma on przedwzmacniacza. Filtr ma pasywny. I generalnie jedyne tranzystory, które tutaj są, tam je widać, to są do sterowania tym przekaźnikiem. Całość jest oparta o pasywny filtr barwy dźwięku i idzie bezpośrednio na końcówkę mocy. To są przełączniki źródeł, prawdopodobnie pętli magnetofonowej. Widać tutaj, że coś, jakaś sól albo smar na tym wszystkim jest do czyszczenia. Potencjometr też nie wygląda najlepiej. Tłusty też nie jest, ale będzie trzeba się nim zająć. Ok, to tyle z ogólnie. Ten też widać, że jest nieco przysolony. Tutaj widzicie to. No, to jest od sopranów, to jest od basu. Basu jest podwójny. Może pracuje loudness w tym? Nie wiem. I to są speakersy, czyli głośniki A i B. Tutaj mamy takie, no, światło wsteczne. Mamy takie ciekawe, że ma przyciski loudness, pętla magnetofonowa. I to jest ciekawe. Włączając się tutaj przez dużego jacka jakimkolwiek urządzeniem, mamy automatyczne odłączenie tych źródeł. I co? Tych tutaj źródeł. I działa to, czyli tak zwany keyboard, czy klawiatura, klawisze, pewnie organy albo coś takiego. Dzisiaj, no dzisiaj już nie, ale jeszcze niedawno były modne urządzenia z takim gniazdem na przodzie. Nazywało się to Portable. Można było podłączyć sobie iPhone'a wtedy, gdy miał wyjście słuchawkowe i wyjście liniowe. I za pomocą zwykłego kabla łączyć się ze wzmacniaczem. Dzisiaj robimy to Bluetoothem. No ale to taki prekursor. Dobra. Tyle wizji lokalnej w tym wzmacniaczu. Już wiem, co trzeba naprawić. Sprawdzić muszę te kondensatory dwa od zasilacza i tych parę tutaj. Co to są Nishikony? Mogą być sprawne, a nie muszą. Muszę zobaczyć teraz serwisówkę, czy to 60 mV na wyjściu jednego kanału jest normalne. Moim zdaniem nie, końcówka może być uszkodzona. Mówiłem, że panel przedni jest luźny, po prostu brakuje mu śruby. Tak zastanawiam się, czy ktoś używał tu magicznych płynów, ale nie wygląda za bardzo na tłusty, za wyjątkiem tych miejsc na tych przełącznikach. Dobrze, trzeba to umyć, odkurzyć, czyli rozebrać cały wzmacniacz, żeby usunąć ślady nieczystości. I wydaje się, że używała go osoba paląca. Teraz tak, napięcie z transformatora. To jest czarny przewód, masa, czerwony i czerwony. Zobaczmy. 27 V. 27 V. Dobrze. Zaraz zobaczymy, ile mamy po prostowniku. Nie wiem, bo nie mam oznaczone schemacie, ile powinno być.
Ale dobra, prostownik mamy tutaj, tu mamy napięcie 36 V. Wynikałoby ze schematu 36 V. To zobaczmy. 37, 37, no, zwyżka napięcia w sieci mogła spowodować większe napięcie, więc tu jest wszystko ok. Pomiędzy masę a wyjście głośnikowe nie mamy nic. A jak tam mamy na 25 mV, 70 mV. Na bezpiecznikach tyle mamy. Tutaj są bezpieczniki na wyjściu ze wzmacniaczy. Będzie trzeba się rozczytać, czy rzeczywiście to jest wartość prawidłowa. No to może spowodować dosyć silne odgięcie membrany głośnika. Tych głośników nie podłączam. Jak sobie te sztuczne obciążenie tutaj załamuję. Dobrze, co jeszcze bym musiał sprawdzić, to napięcia na końcówkach układu scalonego. Czy mi się zgadzają? Tak, przy okazji odkręcania panelu przedniego zauważyłem, że brakuje tutaj nóżek. A nóżki powinny być. Jest to ten element przytwierdzony do tego fragmentu tutaj. Będę musiał, prawdopodobnie jest to jakiś filc, będę musiał taki po prostu zrobić. To jest A602 Bottom Leg. Czyli występowały w tym modelu nóżki. Szukałem długo. I znalazłem. Output center voltage od minus 70 do plus 70 mV. Czyli ten układ scalony teoretycznie mieści się w zakresie tolerancji. No niestety, kondensatory zasilające umarły. Więc muszę takie ładne kupić. Sprawdzam dalej. Oczywiście kondensatory się wymienia pelkami, no ale dla zasady sprawdziłem drugi. Jak myślicie, czy ten klej się przyczynił do utraty pojemności? No być może, ale są leciutkie, puste w środku. To słychać, że te kondensatory są puste. No, musiało być tu dosyć dużo to ciepło, bo nawet klej sobie odchodzi paznokciem skrobany. Nie muszę używać żadnej nagrzewnicy. Rezystory w kanałach zazwyczaj oznacza się o 100 więcej. Na przykład tutaj mamy R607. Tak, teraz widzicie, to jest R607, a to jest R507, jak to tam wam pokazać, żebyście widzieli. No musicie uwierzyć na słowo. 507, o widać. I te dwa rezystory są z innej parafii. Także coś tutaj się kiedyś działo. Ktoś serwisował to urządzenie. A z drugiej strony... Tak, to wygląda na wlutowane później. Jest inny kolor cyny. Ja tak mówię, nie patrzę znowu na ekran. To wygląda na poprawiane, to jest inny kolor cyny w porównaniu do pozostałej. Widać, że jest wlutowany po prostu rezystor. W taki sposób możecie poznać, że ktoś się tutaj bawił. Muszę się przekonać, od czego jest ten rezystor. To jest rezystor R507. Tutaj. Czy ja mam gdzieś strukturę tego układu scalonego? Nie jestem pewien. Wymieniony rezystor jest pomiędzy nóżką szóstą a siódmą. Tutaj go strzałeczką zaznaczyłem. I jest to rezystor emiterowy tranzystorów mocy. W związku z czym, jeżeli on był spalony, to przeciążony był wzmacniacz. Jeżeli harczy jeden kanał, to oznacza, że w strukturze układu scalonego ten kanał może być uszkodzony. Któryś z tranzystorów końcowych, może tranzystorów napięciowych, może ta dioda, trudno mi powiedzieć. W każdym razie końcówka jest do wymiany. Tak na tym schemacie ciężko wywnioskować, które elementy są za co odpowiedzialne.
Dlatego przerysowałem cały schemat w oparciu o strukturę wewnętrzną. Znaczy wyjąłem jeden kanał z noty aplikacyjnej i dorysowałem elementy, które są zamontowane we wzmacniaczu. I tak mamy wejście. Tutaj ten kondensator od zabezpieczeń przed częstotliwościami radiowymi. Mamy parę różnicową, lustro, źródło. Dalej mamy układ bootstrapu. Jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że to jest bootstrap, pętle sprzężenia zwrotnego, rezystor emiterowy zewnętrzny, obwody zobla i tak dalej. Obniżenie napięcia na parę różnicową, wzmacniacz napięciowy. No, wzmacniacz napięciowy jest na parze różnicowej. Ten tranzystor steruje nam stabilizatorem prądu. Tutaj mamy ustalony wewnętrzny prąd tej końcówki. Mamy parę quasi komplementarną na wyjściu, bo tu strzałeczka jest na zewnątrz, tu do wewnątrz. Dioda jest jakoś zabezpieczająca ten układ. Oj, nie pamiętam już dokładnie, co ona tutaj robiła. Ale zabezpiecza nam końcówkę mocy przed tym, żeby przez te tranzystory nie płynął równocześnie prąd. Ma płynąć przez ten albo przez ten tranzystor. No i to jest generalnie sprzężenia porobione. To jest generalnie wszystko, co w takim wzmacniaczu z hybrydą jest. No i co? Różni się to mocno od naszych unitroskich wzmacniaczy. Od tych popularnych najbardziej. Myślę, że tutaj jest lepiej rozwiązane stopień mocy, bo po pierwsze wszystko jest zintegrowane w jednej kości, a po drugie no mamy lepsze parametry stopnia wejściowego. No i na jednej strukturze jest stopień wyjściowy, więc stabilizacja temperaturowa tego jest dobra. A jak brzmi, to się przekonamy, jak złożymy wszystko. Pomierzyłem odpowiednie końcówki z lewego i z prawego kanału zwykłym miernikiem na zakresie diodowym i okazuje się, że tu w tym kanale nie mamy przejścia, a w tym kanale mamy przejście na tym samym oporniku. Czyli wniosek, że coś się stało z układem scalonym. 150 mikro na 50 V, 139 mikro, 149, no trochę mało. O tej pojemności 1,8 ESR, 150 mikro, to jest zdecydowanie za dużo. Na to napięcie, bo to jest na napięcie 50 V. Kondensator robi papa. A jest on tutaj. I w całym tym bałaganie, tutaj widać kuleczkę cyny. To jest nieporządek, który zostawił naprawiacz, który stawił ten rezystor. Dobra, zobaczcie, jak jest wzmacniacz zorganizowany. Mamy wejście gramofonowe, układ scalony, ujemna pętla sprzężenia zwrotnego. Tu mamy przełącznik z wejść pozostałych i tu mamy ten keyboard. To jest dodatkowe źródło dźwięku wpinane do tego gniazda tutaj. Dalej sygnał idzie nam na regulator barwy dźwięku. Pasywny. Nie mamy tutaj żadnego elementu aktywnego wzmacniającego. I to sobie idzie z regulatora głośności na wejście wzmacniacza mocy. Więc wyjście jest jeszcze zapinane przez styk kontaktowy cewki i podawane jest na wyjście głośnikowe przez przełącznik. Te wyjścia widzieliście, że są uszkodzone. Być może ktoś zrobił zwarcie temu wzmacniaczowi, więc trzeba wymienić kostki STK. Kondensatory powymieniać, bo na przykładzie kilku widzieliśmy, że są one poza zakresem pojemności nominalnej.
Dla przyzwoitości sprawdziłem inny kondensator z 10 mikro. Jak widzicie, jeszcze te 10 mikro. Jest w porządku, to jest na 50 V kondensator. Jest w świetnej kondycji. I ten jeden mikro, on jest na 50 V. Też jest w bardzo dobrej kondycji. O, teraz widać. Żeby mi ktoś nie powiedział, że nie sprawdzam kondensatorów w przezmacniaczu gramofonowym, właśnie wylutowałem sobie kondensatory. Znaczy odsunowałem pola lutownicze i sprawdzam po kolei kondensatory. Wszystkie do tej pory, a sprawdziłem ich 4, są ok. Zdjąłem panel przedni i widać, że smar, który tutaj powinien być pomiędzy jedną ośką a drugą, już totalnie zgęstniał. Trzeba go wymienić, żeby te ośki obie mogły chodzić niezależnie. Widać tutaj ten smar, o którym wcześniej mówiłem, albo wykwity, rdzy, soli, trochę kurzu. Pewnie tu w środku też będzie sporo do roboty. Tutaj widać ten podwójny potencjometr dla basu. A dlaczego dla basu jest podwójny? No tak. Jest to jakaś tam forma loudnessu chyba, albo czegoś podobnego. Tak przy odkręcaniu radiatora zobaczyłem ten osad. Wiecie co, to nie musiała być zwarta końcówka na zacisku. Tu mógł być wlany jakiś płyn. Stąd ta korozja. I stąd uszkodzenie końcówki mocy. Płytkę główną wyjąłem, tak będzie mi się lepiej pracowało. Oczywiście coś się urwało. Tam jest reszta chassis do umycia. Tam do góry też. I tutaj to także jest do umycia, więc pierwsze co, tak żeby transformatora nie zamoczyć, umyjemy sobie płytkę i obudowę, a potem będziemy się zajmować resztą. Całe mokre i musi się wysuszyć. Elementy ozdobne też zostały umyte. No a tutaj mi się suszy front panel. Ok, to jest wszystko już umyte. Tutaj było strasznie dużo tłuszczu i trzykrotne mycie dopiero usunęło go. Zatem wszędzie warstwa od dymu. Naprawdę nie palcie w pomieszczeniach, w których macie elektronikę. To jest ciężko umyć. Zatem strasznie pachnie. No żarówka niestety nie świeci. Będę musiał poszukać taką. A to jest żaróweczka 12 V 150 mA. Sprawdziłem sobie wartości wszystkich rezystorów. Są zgodne z schematem. I na schemacie jest taka ciekawostka, że przed tym bezpiecznikiem nie ma żadnej cewki. Tu jest bezpiecznik. Po druku widać, że jest ceweczka i równolegle z nią jest opornik 0,47 Ohma. No, w większości prąd płynie przez cewkę zamiast opornik. Naprawdę mi się nie podoba to, że ten rezystor jest inny od tego. Więc pewnie tutaj wymienię rezystory, żeby było ładniej. Te same, żeby były w obu końcówkach. Sprawdzam kondensatory i w jednym kanale wszystkie są ok. Trzeba sprawdzić jeszcze ceramiczne, bo one też mogą być przyczyną awarii końcówki. Tak przy okazji mam 180 pico. Po latach taka pojemność. A na schemacie 150 pico. To jest ten 502. No ciekawe. No ale to nie jest tak mocno istotne w tym przypadku, bo to jest zabezpieczenie przed częstotliwościami radiowymi na wejściu wzmacniacza. Sprawdziłem wszystkie elementy we wzmacniaczu, elementy bierne. Za wyjątkiem kondensatora zaznaczonego w kółku oraz rezystora strzałeczką nie było żadnych uszkodzeń elementów. Myślę, że po prostu problemem tutaj było zwarcie na wyjściu. Przyczyną zwarcia na wyjściu mogło być gniazdo uszkodzone. No po prostu widać, że jest połamane strasznie. Takie gniazdko będę musiał kupić.
ten zacisk tutaj mogę wymienić na ten i jedno gniazdo muszę kupić. Nie wiem, czy uda mi się w takiej formie kupić gniazdo, może będzie trochę inne. Zobaczymy, co tam w sklepach mają. I to był powód uszkodzenia tego wzmacniacza. Nie zadziałały bezpieczniki. W ogóle nawet nie sprawdziłem, jakie one są wartości. Zaraz sobie też to zrobię. Potencjometr rozłożony był bardzo brudny. Znaczy nie był psikany, ale na tych blaszkach ślizgowych, które tutaj są, było mnóstwo zielonego nalotu, a w głębi było to zaoksydowane. No to jest świetna i super sprawa. Potencjometr naprawdę w doskonałej kondycji. Przełączniki w środku są niestety zielone. I co dziwne, nie są posrebrzane. W drugim przełączniku też sporo zieleni. Jeśli wcześniej było zbyt słabo widać, to teraz widzicie na dźwigni, że tego osadu zielonego jest więcej. Widziałem gniazdka w gorszym stanie, ale to wszystko trzeba wyczyścić. No i z dwóch gniazd głośnikowych wybrałem najlepsze elementy i złożyłem jedno. To jest to samo gniazdo, tylko że musiałem przełożyć zaczepy i po takiej akcji jak teraz tutaj muszę sprawdzić, czy kanały stąd zgadzają się tutaj. Oczywiście po przyłączeniu odpowiednio przełącznikiem. Jeśli musicie zamalowywać jakieś miejsca na gałeczkach, używajcie raczej farb modelarskich. Tutaj mam taką farbę modelarską na dwóch odcieniach. No niestety nie da się zamaskować ubytku idealnie z tego względu, że tutaj na gałce mamy lakier perłowy, a ja mam lakier czarny, matowy, z połyskiem, srebrny. Coś tam udało mi się trochę domieszać. Także lepsze jest to zrobić lakierem, aniżeli mazakiem. Niestety, no z tego powodu, że no na wprost tego nie widać, ale że jest to mat, a w tych lakierach nie mam połysku. No, trudne to było do dobrania, ale myślę, że efekt jest i tak lepszy, aniżeli z użyciem pisaka. A te lakiery to są lakiery modelarskie. No ten model trochę przeleżał w szafie, jest pokryty kurzem. No ale właśnie do takich modeli. Widać nawet, że na górnym płacie już zeszła kalkowania. No ale pozostałość przyjemności z dzieciństwa. Praca nad modelami wyrabia cierpliwość. Także polecam. Potencjometr balansu w jedną stronę. Zatrzymałem się, powolutku jadę. Jest ok. I druga końcówka. I położenie środkowe. Wpięty jest potencjometr głośności. Drugi kanał. Czyli 9,6. Czyli 9,5. 32,4. Czyli 2,7. To jest akceptowalna rzecz. Pozycja rzadko kto słucha tak głośno. Także potencjometr zmontowany. No i urządzenie zmontowane. Ale powiem wam szczerze, że nie będziemy sprawdzać parametrów. Ja tutaj nic nie poprawię. To jest po prostu struktura układu scalonego. Więc nie ma co wariować. Tak, odchodząc zupełnie od tematu, moim oscylatorze z mostkiem Wiena, o którym wspomniałem w którymś z filmów, zepsuły się dwa układy scalone
miałem napięcie na wyjściu 19 V dla 80 kHz, a powinno być 100 kHz. No to jest taki schemat. Te dwa układy scalone po prostu się zepsuły, dlatego też zapobiegawczo te dwa wywaliłem, dałem NE5534 i zamiast tego TL081 także NE5534. I teraz proszę bardzo, jak ładnie i stabilnie działa. Poziom napięcia na wyjściu to jest 0 dB, 775 mV. 775 mV. Dobra, muszę to teraz z powrotem złożyć. Tak przy okazji postanowiłem, jak już to mam rozebrane, dodać sobie drugie wyjście z regulowanym stopniem. Na przykład, żeby dać mniejsze napięcia. Ten układ też Wam kiedyś pokazywałem. Tutaj jest sterowanie napięciem na bramce. I tu już mam przygotowane miejsce, nową płytkę do tego. No i niebawem będę się bawił z tym z powrotem. Wyjście dorobić. Tak jak Wam kiedyś mówiłem, to będzie przełącznik obrotowy zamiast isostatów. Bo te ścieżki, niby to jest francuska produkcja ta płytka, a te ścieżki po prostu po dwóch, trzech lutowaniach odchodzą. No ale zachwyca mnie to. No tak, jeszcze Wam pokażę, skoro już tutaj jesteśmy przy tym. Dobrze, przełączyliśmy się. I mamy 10 kHz. I mamy co? O! Mamy 10 Hz. Odłączyłem wszystkie bezpieczniki. I trafo na biegu jałowym bierze 40 W. Trochę dziwne. Tutaj mam jakieś 60-80 W transformator Onkyo. Taki prąd bierze. Natomiast tutaj mam 120 W z Radmora. I bierze dużo mniejszy prąd. Czego to jest wynikiem? A mianowicie grubości uzdwojenia pierwotnego. Inną gęstość prądu wyznaczono na ten transformator, a inną gęstość na ten. Ten jest moim zdaniem lepszy. Pracuje z mniejszym prądem uzwojenia pierwotnego i nie buczy tak. Tu będę musiał go trochę ścisnąć. Jeszcze sobie sprawdziłem indukcyjność uzwojeń. Bierze więcej prądu na uzwojeniu pierwotnym, jeżeli trafo od Radmora. Więc po prostu transformator jest dobry, trochę buczy tylko, dlatego go lakierem oblałem. No to włączamy. No, przekaźnik chwycił, napięcie na wyjściu akceptowalne. I sinusoida też jest ładna. Przełączmy sobie głośniki. Ten kanał, oba, ten kanał, bardzo ładnie. 2 razy 50 W na 4 ohmach przy 1 kHz, 2 razy 40 W przy 8 ohmach przy 1 kHz i 35 W w pełnym paśmie. 40 W to jest 18 V, 35 W 16 V, a że podajemy sygnał 1 kHz, mamy sztuczne obciążenie 8 ohmów. No to powinniśmy dobić do tych 18 V na wyjściu. I podajemy. No 16 V mamy. 17, o. I faktycznie przy 20 V mamy moc maksymalną. Zaraz sobie to przeliczymy. 50 W. I tak mi się wydaje, że ten wzmacniacz gra lepiej od Fischera. No tu mi się w ostatnim momencie odkleiło to. O! Takie coś na tych głośniczkach. Bardzo ładnie gra. Lepiej od Fischera.
Fischer szybko zaczynał zniekształcać. To jest dobry wzmacniacz. Budżetówka oczywiście. No i na koniec wspólne pamiątkowe zdjęcie. Na zakończenie słowo o układach scalonych we wzmacniaczach mocy. Czy są złe? Wiele firm w swoich budżetowych wzmacniaczach stosowało układy scalone. W Polsce na przykład używane były GML 026 w Amatorze Stereo, czy STK 4081 w Diora 502, albo STK 4204 w Radmor A5512, albo w budżetówkach, na przykład UL1481 w DSP301. Ale i nowe wzmacniacze mają układy scalone w końcówkach mocy. Przykładem jest Cambridge Audio Azure A340, z końcówką na LM3886. I może Was zdziwić, że na przykład Yamo Cinema Master ten układ scalony wykorzystywało we wzmacniaczach mocy w naprawdę dość drogim systemie. Ważna jest aplikacja układu. Tutaj w A22 mieliśmy tylko wzmacniacz hybrydowy, który za filtrem barwy dźwięku miał reprodukować dźwięk najlepiej jak się da. Aplikacja jest czysta, zalecana przez producenta, plus kilka obwodów zabezpieczeń przed częstotliwościami pasożytniczymi i radiowymi. Elementy pasywne też są przyzwoitej jakości. Czy bać się takiego wzmacniacza? O ile nie zrobicie mu zwarcia na wyjściu, ani nie przeciążycie go, może grać lepiej niż Fonica WS-303, Radmor 5102, Elra R8040 albo Fonica PW8010 i jego klony. W mojej ocenie brzmienie jest lepsze od naprawionej niedawno Foniki WS-303, a być może nawet od Sony TA-11, który naprawiałem rok temu. A film z naprawy możecie zobaczyć na moim kanale. Taki wzmacniacz jak to Onkyo z powodzeniem może grać w sypialni, w gabinecie, nawet w kuchni, tam gdzie nie żądamy zbyt wysokiej jakości. W każdym razie nie trzeba bać się wzmacniacza hybrydowej. Trzeba tylko pamiętać o prawidłowym użytkowaniu takich urządzeń. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. No i jak to urządzenie gra? Trochę ciemno, ciemniej niż ten wzmacniacz tu na dole, też jest na STK-ach, ale brzmienie ogólnie może się podobać. Żeby było przyjemnie, trzeba troszeczkę podkręcić gałkę od sopranów. Loudness też jest słyszalny. Ładnie wszystkie przełączniczki i potencjometry działają. Bez jakiegoś tam trzeszczenia. Oczywiście te nie działają z tego względu, że mam tutaj wtyk z panelu przedniego, żeby urządzenie przenośne podłączyć. Bas możemy podkręcić. Zdjąć. Soprany. Także widać, że jest to przyzwoicie grające urządzenie. Próbowałem go także na dwóch innych zespołach głośnikowych. I ogólne wrażenie jest pozytywne. Pamiętajmy, że to jest hybryda. I dla kogo ten wzmacniacz? Wzmacniacz dla osoby, która ceni sobie spokój w muzyce. Brak nerwowości w brzmieniu jest cechą tego wzmacniacza. Może się ono podobać. Pamiętajmy, że to jest urządzenie budżetowe, ale jest z pewnością w brzmieniu lepsze niż na przykład WS-303, który naprawiałem swego czasu. Ostatnie słowo. Opisując Wam te wzmacniacze na hybrydach, jak to Onkyo A22 czy Fischer CA35, nie twierdzę, że te wzmacniacze są szałowo lepsze od takiego Sony TA2650, którego przykład aukcji podałem w poprzednim filmie o Fischerze. Po prostu są to wzmacniacze zbudowane w sposób prawidłowy, z użyciem po prostu końcówki mocy, którą jest układ scalony. Z pewnością lepiej kupić sobie wzmacniacz po renowacji, jeżeli nie znacie się na elektronice, aniżeli wzmacniacz przed renowacją za bardzo wysoką cenę, bo to też jest podstawowy model. Przyszła era na esteki czy inne układy scalone i producenci bardzo chętnie z tego korzystali, więc nawet podstawowe modele z lat 90.
typu Pioneer, wszystkie podstawowe modele Technixa, też Sony, były budowane właśnie w oparciu o układy scalone. Najpierw sprawdźcie sobie budowę tego urządzenia, a potem ewentualnie dokonujcie decyzji o zakupie. To było naprawdę ostatnie słowo. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się.